Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Subnautica. Moi drodzy, kontynuujemy, bo czas nas goni, mamy fajne stópki. Nie jestem stópkarzem, spokojnie. Ale jak coś to wysyłajcie, nie? Nie jestem, ale jak coś to wysyłajcie, nie? No żarcik oczywiście. Moi drodzy, moje gardło cierpi, a tu jest kurwa portal! Tu jest la portalos, la la la. O, czy my go w ogóle możemy aktywować? To jest dobre pytanie, bo ja tu nigdzie nie widzę niczego do aktywowania. I wiecie co? Mi się wydaje, że my go aktywować nie możemy jeszcze. No bo tutaj nawet nie ma łóżkostkę czy coś takiego, nie? Tu nic nie ma. Więc być może jest tak, że my tu jeszcze nie możemy odpalić tego portalu. Być może ten portal jest... Ale no kurwa, to by było aż dziwne. Po co nam dali wejście tutaj? To by było głupie, no ale naprawdę nie mam tu nigdzie, nie wiem, wstać kostkę jonową czy coś takiego, nic się nie pojawia. Ani nic z tych rzeczy, więc być może no jeszcze nie możemy użyć tego portalu. Ale i tak tu przyjdę z kostką. I tak tu przyjdę z kostką. Ale wiedziałem. Wiedziałem, cofnij się, Shiro. Ale nie, oczywiście nie zrobiłem tego, chociaż powinienem, no przynajmniej sobie możemy tutaj troszeczkę tego tlenu zaczerpnąć i widać, że w razie czego to jest naprawdę dobre miejsce na bazę. To jest naprawdę bardzo dobre miejsce na bazę i mam nadzieję, że sobie jakoś surowce tutaj dociągnę. Bo jeżeli byłby tutaj teleporter... Upsi, upsi. Nie, tak to mi się nie bawi. Mam nadzieję naprawdę, że on mnie tutaj nie zauważy. Mam niby save'a. Czy na przykład możemy sobie wpłynąć? Nie zrobię tego tak. Zrobię to tak. Wiem, że jest zapis, ale... Nie. Odpycha nas. Odpycha nas. Byłem ciekawy, czy da się. Odpowiedź brzmi nie. Nie da się wpłynąć. Kurwa, ja naprawdę nie wiem, gdzie on upływa. Tu pływa. On te manty atakuje. O tyle dobrze, że on może się zajmie mantami, a nie nami. Jaki rym jeszcze mi walnąłem. Mantami, a nie nami. Oj, właśnie. Być może, wiecie co, tak sobie teraz pomyślałem, że... Być może, bo nie wiem. Nie jestem pewny. Ale być może da się walczyć z tymi Reaperami. Tymi lewiatanami. Tylko, aby z tymi dupkami walczyć, gdzieś źle wpłynąłem. No oczywiście, że źle wpłynąłem. Tylko być może do walki z nimi nie potrzebujemy cyklopa, bo cyklop ma tylko wabiki, tak? Być może nie potrzebujemy Simofa, nie potrzebujemy działka, nic rzeczy, tylko potrzebujemy tego robocika naszego, którego ja jeszcze nie zrobiłem. Czy to jest siarka? Krystaliczna siarka. No patrzcie, jak trafiłem. Siarka jest reaktywnym niemetalem często znajdowanym pod ziemią. Jest powszechnie stosowana w produkcji związków kwasowych i łatwopalnych. Podsumowanie, niezbędna w zaawansowanej fabrykacji. Dobrze wiedzieć. Czyli po prostu tutaj to wszystko to jest kwas. Moje dzieci drogie, nie bierzcie narkotyków bez zmiotów z planszy. Kwasu tym bardziej. Narkotykom mówimy stanowczo nie. Dobra, cofamy się, ale nie... Nie w tą stronę. Jak to mówią, cofamy się w tył. Miał być żartik, spokojnie. Żebyście mi tam teraz nie krzyczeli, że nie da się cofać do przodu. Wiem, doskonale o tym wiem. Dobra, wychodzimy z Lost River. Lost River. Wiemy już, że tutaj się da wejść. Wiemy też, że... No, pływa sobie tam lewiatan. Pływa sobie tam lewiatan i że jest dosyć niebezpieczny, bo to jest ten... Reaper lewiatan. Weeper. Płyniemy sobie na południe i wychodzimy z tego pierdolnika. Dobra, już wiem, gdzie jestem. Do cyklopa mamy 1700 metrów. Myślę, że bez problemu już się możemy cofnąć. Możemy się już cofnąć.
To chyba tamto krzyczą. Tak, tamto krzyczą. Nie, jeszcze się nie możemy krzyknąć. Cofnąć, bo chcę jeszcze wejść do tamtego biomu. Znaczy do biomu. Do tego samego biomu, bo to jest jakby nie patrzeć Lost River. Tylko chcę tam wejść do tamtego miejsca, gdzie była żółta tabliczka i przepłynąć sobie troszeczkę dalej. Być może znajdę coś jeszcze więcej. A na pewno sobie przynajmniej to odkryję, nie? Nu. I przy okazji jeszcze polecimy w tą stronę, bo tam też coś może być. 36% baterii, ja mam jeszcze dwa ogniwa w razie czego, więc raczej jesteśmy bezpieczni. Raczej energetycznie powinniśmy być zabezpieczeni w jakiś tam sobie sposób. Ale widzę, że tu nic nie ma. Jest. Ja pierdolę. Więcej was matka nie miała. No spierdzielam stąd. Niestety boję się, że... Szczęścia się nie muszę wybrać. No nie było ciekawie. A zobaczcie, my sobie teraz płyniemy w ogóle w inną stronę. Lost River? No właśnie, tu jest po prostu cudo wyjścia. Tu są dwa wyjścia, moi kochani, i tutaj po prostu będzie tak naprawdę wyjście z Lost River ze strony, z której wcześniej wpływaliśmy. Tak? A nie, tu jest jeszcze w dół. Jeżeli chcielibyśmy wyjść, to musielibyśmy tam przepłynąć, a tutaj jest jeszcze coś innego. No dobra, popłyniemy. Opłyniemy. Widzę, że naprawdę tutaj jest wiele, wiele kości. Mega wiele kości. I tu też jest wypływanie, no dobra. Skoro tak, to tak. Być może znajdziemy miejscówkę, w którą zgubiliśmy, że tak powiem, po naszej śmierci. Nie bądź cwaniak, załóż chuja na baniak. Ja jestem wulgarny, no i co ja poradzę wam, no. Czy mi z tym źle? Ani trochę. Placówka? Moje drogie... Pyśki myśki, tu jest jakaś placówka. Jest też pan zły. Skany wskazują na istnienie rozległych systemów jaskiń. Aha, dobra. Zostaw mnie, gnoju. Ale tu to nas nie było. Oczywiście Shiro zapisze sobie grę w najmniej odpowiednim momencie. Ale to jest typowe u mnie. PDA. Dziennik Paula Torgala. Koniec. Pojawił się znikąd. Jakiś obcy kraken, większy od cyklopa. Wydarł dziurę we wzmocnionym kadłubie. Ledwo zdążyłem założyć swoją oddycharkę. Mówiłem jej. Mówiłem, że inne się zjawią. Zostałem wyrzucony daleko od bazy, a potwór odwrócił się i zmierzał prosto na mnie. W momencie, w którym jego maski już mi sięgały, nagle pojawiła się Maida. Jedną ręką trzymała Siglajda, a drugą wyszczerbiony kawałek metalu. Miała zamiar pokroić bestię na kawałki albo umrzeć, próbując. Ostatni raz widziałem ją, kiedy uczepiła się tego kawałka złomu, który wbiła w szyję zwierzęcia, gdy ono starało się ją z siebie zrzucić, wyginając się na wszystkie strony i odpływając w ciemność. Jednym jestem pewien. W ten czy inny sposób jej marzenie się spełniło. Wtedy wydawało mi się, że głęboko pode mną zobaczyłem światło. Miałem nadzieję, że chociaż Bart spokojnie odpłynął. Zacząłem podążać za blaskiem. Teraz zastanawiam się, czy w ogóle cokolwiek widziałem. Kończy mi się tlen. Baza przepadła. Nie widzę nieba. Coś z pewnością poczuło moją krew. No okej. Nawet udało mi się w miarę to przeczytać. Ale gardło naprawdę mi siada jak cholera. Nie? To nie. Oby mnie tu nic nie złapało. Mało. Kolejny PDA.
Proszę, przestańcie walczyć, słuchajcie. Jesteśmy chorzy. Co? Jak? Macie kaszel, tak? Odczuwacie swędzenie. Macie wysypkę. Tak. Jeśli bylibyśmy chorzy, systemy biometryczne by nas ostrzegły. To coś nowego. To nie jest w bazie danych. No weź, co nam zrobi? Odwróci mnie życiami na zewnątrz, rozpuści nas w galaretkę. To obca bakteria. Jest wszędzie. W każdym organizmie na tej planecie. Modyfikuje nasz kod genetyczny. W jaki sposób te stworzenia przeżywają, jeśli są zarażone? Jeszcze nie wiem. Chcesz, żebym przepołowiła je dla ciebie? Odkryć, co sprawia, że są zdrowe? Nie. Po prostu powiedz mi, czego potrzebujesz, synu. Materiałów? Sprzętu? Po prostu chcę chwilę ciszy. Potrzebuję czasu, aby to przemyśleć. O, czyli oni też wiedzieli, że Kahara. Łatwo ładujące, wow! Też wiedzieli, że Kahara ich tu próbuje zeżreć. To chyba jest Kahara. Jakiś winiacz, kurde, blaszka, no. Kolejna torba podróżna, której nie chcę. Dobra. Światełko, proszę. Co i wszystko? Nie ma przejścia do góry? Łe? O, ramka ze zdjęcia. Na zdjęcia, nie ze zdjęcia. Kurde, Shiro, ty zaraz coś przegapisz i będzie problem. Dzień dobry. Dziadu garbaty. Zaprawdę miał problem z wypłynięciem, ale... No, jeszcze jest saving oczywiście. Niech ci będzie. Zobaczę, czy coś tu jest. Tam to... O, ty. Gałgan. A? No nie chcę, nie atakuj mnie, kurde, naprawdę. Ja jestem chory, wiem. Na wory, ale chory. Ile was tu jest? Trzy sztuki. Czy was w domu biją? Au. No wiecie wy co? Mam nadzieję, że was tu nie będzie. PDA, Dynibus Wydegasi. No, ryzykowałeś nasze życia. Och, wypchaj się, szefie. Dzieciak, nie możesz niszczyć tej zarazy bez okazu do swoich badań. Ja po prostu je dostarczę do domu. Bart, powiedz jej. Powiedz jej, że mam rację. Oboje jesteście w błędzie. Margaret, nie mogę się dowiedzieć, jak one opierają się bakterii, jeśli wyrżnisz je wszystkie. Niestety nie zawsze zgadzają się, żeby przyjść tu żywcem. On mówi, że jesteś lekkomyślna. Ojcze, wyniki się nie polepszą, jeśli się tu zamkniemy i nie wyjdziemy na zewnątrz. Musimy znaleźć inne rozwiązanie. Nie ma dyskusji. Nie dopóki chcesz pozostać w mojej bazie. W twojej bazie? Wychodzę na zewnątrz. Bart Torgal wyszedł z bazy. Bart, wróć, to niebezpieczne. Cholerny chłopcze, wiem, że mnie słyszysz. Głosy Lewytana. Szefie, zostaw to radio i lepiej włóż hełm. Co? Trzymaj się. Odgłosy rozgrywania kadłubazy i wlewania się wody. No to tam się ładnie działo. Tam się ładnie działo, cholercia, no. Dobra, krótko z danymi. Generator osłony cyklopa. No dobrze. Tylko my nie mamy zbytnio tlenu. No weź mnie, kurwa, zostaw. Team Office tam. Mam 54 tlenu. To nie jest dużo. Żeby to był jeden dziad. No ja rozumiem. Kurde, zostaw mnie. Jaki jesteś wielki. Dobra, próba numer dwa. Patrzcie, pyk. Jup. Wleciałem. Tu jest więcej rzeczorków.
Tu jest więcej jajo stworzenia. Dobra, podniesiemy. Mikroskop, jakiś uszkodzony, dziadostwo. Momentowa tabliczka! No nie! Pomarańczowa tabliczka. To urządzenie delikatnie brzęczy i wyświetla na pomarańczowo symbol przyjmujący literę N. Może być sposobem na interakcję z kompatybilną technologią. Tak wiem. No ja wiem. PDA kolejne. Margaret Maida weszła na pokład. Z czego tak się cieszysz, Maida? A nie mówiłem ci, dzieciaku? Przyniosłam coś. Czy to na zewnątrz to lewiatan? Polowałem go ze sobą z tyłu łodzi podwodnej. Zabiłaś to coś? Wciąż oddycha. Miałam właśnie go wykończyć, ale mogę z ci dalej rozmawiać, jeśli chcecie. Nie? Więc zrób użytek z siebie i podaj mi zmocniony nóż. Czy to by odbiło? Przyniosłeś to coś tutaj? A co jeśli jest przytomny i patrzy? A co jeśli inne przypłyną? Wolałbyś, żeby zaciekawił się i przypłynął tu z własnej woli? Czy lepiej go pokiereszować i przybyć tutaj? Kiedy wreszcie wydostaniemy się z tej planety, zamierzam ciągnąć cię po wszystkich sądach w całej cholernej federacji. O, ciekawie. Dobra, to możemy wyrzucić. To bierzemy. No jest to płynów uszkodzone, wszystko jest uszkodzone, więc nie ma sensu nawet tego brać. Mała kolba laboratoryjna. Yeah. Kurde, się wydygałem. Ale się wydygałem. No tu nic więcej nie ma takiego, wiecie, do wzięcia zbytnio. Nie interesują mnie jakieś tam kolby. Kolbę to można, wiecie, co zrobić. Nasiono widmowego ziela to jest to, co wyrzuciłem. No dobra, ej, no to kochani, mamy tą tabliczkę. Kurde. No nie sądziłem, że znajdę tutaj tabliczkę. Naprawdę nie sądziłem, że znajdę tutaj tabliczkę. Dobra. Bardzo mnie to cieszy. Stąd już wszystko zabraliśmy. Zabieramy również dupę w trochi. I uciekamy, no co? Uciekamy. Lost River. Płyńmy sobie jeszcze tu w okolicy, bo być może... Testament, okej. Okay. Być może jak tutaj coś się działo, to coś też odleciało, nie? No tak na logikę. Jeżeli tutaj była burda, no to być może coś tu też znajdziemy. Oby nie Reaper Leviathana. Ale tu widzę, że jest dalej. A, tylko to jest dobra. To jest przejście do Lost River, okej. Okay. Au. Jak ja was, dziady, nie trawię. Zostawi mnie w spokoju. Dobra, to jeszcze zanim oczywiście sobie stąd wyjdziemy. Zanim sobie stąd wyjdziemy, no to sobie jeszcze zwiedzimy tamtą placówkę. Ta placówka była gdzieś tu chyba, tak? Chyba ta. Tak, bo tędy sobie tu szliśmy i wypłynęliśmy w górę trochę, okej. Okay. Dobra, to teraz musimy na Westa delikatnie polecieć i gdzieś tutaj był ten szkielet. Już cię widzę, przyjacielu mojej kozy. A ja potrzebuję płynu. Mam nadzieję, synu, że uzupełnienie płynu starczy mi jeszcze na kilka minut. Bo. Ogólnie to problem jest taki, że to są te zwierzaki. Jezu, jakie ja dzisiaj rymy walę. Co było tu? Wejdziesz tu? Zostaw to! Dobra, może nie wejdzie tu. Ło, mamy skanik. Gablota z okazem obcej kości. Wymieszane szczątki lewetanów. Te skamieliny prawdopodobnie pochodzą od pradawnych przodków lewetanów, które teraz zamieszkują planetę. Względny rozmiar i delikatność kości sugerują, że tworzyły część kanału usznego lub innej skomplikowanej struktury wewnętrznej. Uuu, to będzie tutaj dużo czytanka chyba, co? Zostaw to!
Dziad kurwa uparł na to, no. Jak dziadyga uparła, no. Jakby nie mógł zdać siana, nie? Cyp, 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 nie, nie, tu nie ma. O! Dane reprodukcyjne fauny. Szczegółowe dane obcych na lokalnej faunie, które skupiają się na ich zdolnościach do reprodukcji. Sformułowano podstawowe wnioski. Obcy odkryli, że formy życia na tej planecie mają tylko jedną płeć. Zaobserwowali, że lokalne organizmy angażują się w rozmnażanie bezpłciowe. Bezpłciowe. Zdrowe osobniki po przebadaniu mogły składać jaja. Jaja zwykle wymagały genetycznego materiału od innego osobnika tego samego gatunku. W takich sytuacjach jedynie jeden rodzic był wymagany jako ewolucja spowodowana wpływem samego środowiska. Badania wydają się skupiać na warunkach wykluwania się jaj i różnicach genetycznych pomiędzy rodzicem i potomstwem. Ile kostek! Dzień dobry! No wezmę, wezmę. To? Jest trunka. Sprzęt badawczy obcych. Duży stół laboratoryjny to i towarzyszące mu skanery wykorzystujące technologie, które znacznie wykraczają poza nasz obecny poziom wiedzy. Hipotezy. Konserwacja sprzętu, utrzymanie załogi, analiza okazu, manipulacja genami okazu. O, gablotka z okazem obcej flory. Lokalne rośliny są utrzymane w stagnacji. Obcy ewidentnie dążyli do zdobycia rozległej wiedzy o ekosystemie planety, która byłaby potrzebna do wspierania badań nad żywymi okazami. Ale to poczekajcie, to tylko i wyłącznie... Naprawdę tylko i wyłącznie po to my tu przyszliśmy? Kurwa, ja myślałem, że my tutaj coś znajdziemy, nie wiem, jakąś fabułę, coś takiego, nie wiem. Odsuniemy się troszeczkę do przodu. Przyspieszymy. No to był terminal. A tu nic? No to trochę się zawiodłem, szczególnie, że myślałem, że ta żółta tabliczka to będzie naprawdę coś. Mi się skończyła bateryjka. No dobra, trochę ryzykowne. No myślę, że nie mam innej opcji, moi drodzy. Czy mi wypadła bateria? Kurwa, nie mówcie, proszę. Czy ja wywalam rudę niklu? Boże, wywalanie nikiel. Worek grzyba nawet wziąć. Dobra. Dla baterii. No dobra, nie jestem zadowolony z tego. Musimy szybko uzupełnić płyny, które mamy na statku, na szczęście. Również powiedzieliście mi, że dobrze byłoby sobie zasadzić jakieś roślinki na naszym... na naszym cyklopie i to jest faktycznie dobry pomysł. Tu się zgadzam z wami. Czy w sumie mówiliście? To Patrycja mówiła. Patka, wielkie dzięki za takie super tipy, bo faktycznie, no, one są przydatne. One są przydatne. Ja wiem, że ja się czasami nie stosuję, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że... wiadomość. You have message. Dobra. Ale wiecie co, bo ja troszeczkę ujebałem. Nawet nie troszeczkę, bo ja gdzieś odpłynąłem, a w sumie wcale nie musiałem. W ogóle radio musimy stworzyć na naszym cyklopie. No właśnie, bo tutaj jest to, a my chcemy wyjść przecież. A wyjście jest chyba tu nawet, tak? No oczywiście. No oczywiście. Ale nadal nie znalazłem miejsca z tym wrakiem, którym jakimś cudem się ostatnio znalazłem i zginąłem. Nie mam pojęcia, to nie jest ten wrak. Dobra, cyklopik. Tam sobie manta leży. Leży, pływa. Do cyklopu mamy 1000. Dużo. Dziwne dźwięki słyszę. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle.
Nie widać go. Nie widzę żadnego lewiatana, więc spoko. Tylko jak gdzieś wlazłem znów. A ja muszę wyjść stąd. A teraz się w dziurkę wpychać nie będę. Dobra, mamy powierzchnię. Kochani, mamy powierzchnię. Czuję się już mniej osaczony. Coś mi się chyba przykleiło. Tylko jak Tomasz Kajto potrącił babę na pasach. Kurde, wiecie co, tak patrzę, że zaraz mogę mieć problem z tym, z tą wodą. Nie wiem, czy teraz nie będę żarł ryby na surowo. No, bo mamy dwa tylko. A dwa, o, wszędzie jest na minusie. Ale jajca. O kurde, dobra, chyba spartoliłem trochę. Metrów. Jeden. Chyba spartoliłem, kochani. Ale jaja. Chyba spartoliłem. Dobra. Uff, zdążyłem. Zdążyłem, ja pierdzielę. No powiem wam szczerze, że trochę mi się gorąco zrobiło. Szybko napij się, masz. Masz, pij. Jeszcze raz pij. Napij się do pełna, zrób sobie overflow nawet. Dobra, jak tam stoimy z prądem? 24%. Dobra, moi drodzy, myślę, że jestem. W ogóle właśnie, chciałem zobaczyć, czy da się działanie w tle, to nie. W mocach. Nautica Map. Nie da się niestety. Chyba się nie da. W Simofie, czy niby jest w Cyklopie, ale nie wiem czemu, ale się nie da. Jak się używa Cyklopa, nie da się kliknąć M. Niestety. Niestety. Być może dlatego, że tu w ogóle się nie da wejść w tabulację, nie? Pewnie taki jest właśnie problem. Dobra, tu mamy zajście. Wiemy, że tutaj to było tu. Tu było to zejście, a my potrzebujemy dostać się teraz do Grassy, do naszej głównej siedziby, naszej głównej bazy. Jak będzie. Ruszamy. Ruszamy, moi mili. Wracamy do baziory. Trochę się dowiedzieliśmy rzeczy. Mamy... No w sumie do bazy jest tylko 1700. To nie jest jakoś dużo. No i z pewnością będę chciał teraz w końcu zrobić właśnie... właśnie to ładowanie po prostu tych ogniw za pomocą... Term. Za pomocą term, bo naprawdę to się nam przyda i to mega, bo no... Zobaczcie, jak ten cyklop zżre. Żre totalnie. Totalnie żre prunt. A ja jeszcze sobie wziąłem na maksa. Jak będzie zaraz przeciążenie, to wyłączę. Dobra. Przegrzanie do przegrzania, no do bazy 1000... Kurwa, przegrzałem. No trudno. Gdzie jest gaśnica? Szybko, silnik gasim. Strażak sam. Paliwo w gaśnicy mi się kończy. Dziękuję. A, to jestem strażak sam. I zobaczcie, tak se kurwa przyspieszyłem, nie? Tak se Shiro kurwa przyspieszył, jak nie wiem. Totalnie się przyspieszyłem.
Oj, dobra, 1300 metrów trudno, no jakoś tam damy sobie radę. Tutaj też nie mogę. Ale kamery naprawdę to jest coś fajnego. Dużo można dzięki tym kamerom sobie pozwiedzać, popatrzeć, ponawigować. Szkoda tylko, że informacje podczas używania kamer też nie są dostosowane do tego wszystkiego, bo czasem by to się przydało. Tak jak na śrubie, pod śrubą. W ogóle jesteśmy chyba na powierzchni, no pewnie. No zobaczcie, jak ładnie. Dobra, kierujemy się spokojnie w stronę bazy. Tutaj raczej Reaperów nie będzie. Oprócz tych naszych dużych skurczysynków. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy by nie przejść i sobie jeszcze tylko tej trawy nie pozbierać. Może to nie głupie. Może to nie głupie. A to się w ogóle coś popsuło. Tu się coś popsuło. Chwilowo, ale dobra. Naprawione. Tutaj to w ogóle, wiecie co, ja sobie dalej włożę te ogniwa. Niech te ogniwa sobie tutaj będą. To jedno ogniwo możemy wymienić. 54% jeszcze. Tu same zerówki już. To sobie tu wrzućmy. No tego niklu też sporo, naprawdę sporo my sobie teraz przeniesiemy. Mam w ogóle jaja stworzenia, nie wiem co to jest za jajeczko. Nie wiem co to jest za dżondro. Dobra, chodźmy i sobie zbierzmy trochę tej trawy. Też może nawet nie samej trawy, a tych żółtych kulek. O ile tu jakieś będą, są, dobra. Łącza wodorostów, ale nie, my chcemy to, bo to się przyda do robienia gumy silikonowej. Majestatyczny jest ten cyklop, nie powiem. Bry. Wchodzimy. I lecimy dalej. Dobra, baza 850 metrów. To już niedużo. To już naprawdę bardzo niedużo. Ten biom w ogóle nie wczytywał. Ciekawe. Ciekawe. Trochę zejdźmy może niżej, co? O, jeszcze saving oczywiście. W ogóle jest to nasza pierwsza baza. Tam jest fabrykator apteczek. Tak możemy się na powierzchnię. Teraz sporo więcej też widać, wiecie? Jak sobie tak pływamy tym naszym cyklopem, to też sporo więcej widzimy podczas przemieszczania się. Mamy po prostu na to czas też. No ale tutaj, tak powiem szczerze, na krawędzi trochę przepływamy. Na krawędzi trochę płyniemy. No i myślę, że też w następnym odcinku będziemy próbowali sobie zrobić być może już nie Simofa, a zrobimy sobie tego robocika. To jest Brown, tak? System Brown? Brown Armor? Jakoś tak. Czy mamy tu w ogóle jakieś termy? To jest dobre pytanie, bo czy my w ogóle będziemy mogli sobie tutaj to w jakiś sposób w ogóle ładować? To jest dobre pytanie. To jest mega dobre pytanie. W ogóle widziałem, że są mody również na dokowanie cyklopa. Może też nie byłoby głupie. Może nawet sobie kiedyś zainstalujemy coś takiego. Zobaczmy, czy mamy w ogóle jakieś termy tutaj. Właśnie, tu nie ma term. Obszar cieplny jest 100 metrów stąd. Czyli daleko. Czyli daleko. Lipa trochę. Trochę lipa. Dobra. Moi drodzy, i tak musimy. Trochę źle zrobiłem.
trochę źle zrobiłem, bo chciałem sobie tym naszym simofem właśnie wlecieć do bazy. Co? Wlećmy sobie do baziorki. Złapiesz nas? Dziękuję. No i elegancko. Dobra, zobaczmy, czy my w ogóle możemy zrobić sobie ten następny moduł, bo mamy tutaj w tej chwili WZ3, sonar mamy, moduł przestrzeni też mamy. Czyli potrzebujemy WZ4 to raz. Steam off. WZ3. Nie mamy WZ4. Nie mamy WZ4. To jest w ogóle WZ1. Wspólne moduły, wzmocnienie kadłuba jest, moduł przestrzeni łąkowej, moduł sprawności silnika, torpedy. Ej, ale to my nie możemy tutaj ulepszać. Ej, co? Na to by wychodziło, że my nie możemy tutaj w ogóle jeszcze robić nic z cyklopa. Chyba, że tu możemy robić, o w tym. WZ2 i WZ3, no właśnie. Przepraszam. Nie mamy WZ4. Mamy płetwy ładujące jeszcze. Mamy moduł głębokościowy cyklopa WZ2, składniki nieznane. No, to w ogóle to jest jakiś kijanit jeszcze potrzebny. Skąd wziąć WZ4? Nie mam pojęcia. O! Jakieś dziwne znaczki. No, ciekawe. No, zgadzamy się. Może być spoko. To wszystko? Naprawdę? Ja myślę, że jakieś tłumaczenie będzie. O, to dupa. Dupa blada. Dobra. Co dalej, kochani? Co my robimy dalej? W ogóle jestem ciekaw, czy my mamy... Jezu, jest rzeczy. Mamy jedną tabliczkę fioletową, czyli niepotrzebnie tam tu robiłem. Dobra, trudno. Ciągnijmy to. Weźmy sobie może te bateryjki, tylko żeby Shiro jeszcze miał miejsce. To by było dobrze. To by było dobrze, ale nie ma. Więc to wiecie co, no ja chyba to wszystko przenoszę na cyklopa. Naprawdę chyba ja to wszystko przenoszę na cyklopa, bo w tej chwili to nie ma w ogóle sensu żadnego. Ta baza nie ma żadnego sensu, moim zdaniem. Jestem troszeczkę, powiem osobiście, rozczarowany. Troszeczkę rozczarowany. Dobra, skaner sobie niech tam siedzi, to sobie niech siedzi. A my naprawdę chyba musimy wszystko zakopać. A jeszcze jedno. Czy my tam mieliśmy coś takiego jak ładowanie zewnętrzne za pomocą... Nie. Tylko i wyłącznie do simofa. Tylko i wyłącznie do simofa, niestety. Kombinezon Brown. Ale skąd wziąć inne rzeczy? My tu już mamy wszystko blokowane z tego co widzę. Ale skąd wziąć tamte rzeczy? Czy ja coś może omijam, bo to też jest takie prawdopodobne. Już schowek. Nic nie ma. Dobra, niech się Simon ładnie ładuje. A my, moi drodzy, no chyba naprawdę nie ma innego wyboru, jak zrobienie sobie po prostu ładowarki. Włączmy sobie tu światła. Może bez tego. No, coś się zepsuło. Czemu nie mogę włączyć światła? Coś się zepsuło chyba, co? Gotowe, no. Nie mogę włączyć światła, nie wiem czemu. Coś się popsuło. Ja naprawdę nie mogę włączyć światła.
Teraz się naprawiło. Dobra, to tak. Moi drodzy, tutaj musimy porobić sobie lekkie porządki, bo widać, że trochę ta nasza baza dostaje po dupie. Czy ja sobie mogę na przykład porobić tam jeszcze skrzynki? To jest dobre pytanie. Gdzie ja w ogóle zostawiłem skaner i konstruktor baz? To też jest dobre pytanie, bo myślę, że... Tu jest skaner. Myślę, że można by było właśnie porobić te porządki teraz. To sobie wypijemy. Dobra, z tego sobie na razie wyrzućmy. Konstruktor baz dajmy sobie na czwóreczkę może na razie. I czy nam coś tu nowego skoczyło? Mamy reaktor jądrowy. Czy my taki reaktor jądrowy możemy sobie gdzieś tu wsadzić? No nie możemy. No nie możemy, niestety. Konsola ulepszeń pojazdów. To już mamy. Maszyna filtrująca wodę. Czy my tylko maszynkę filtrującą wodę możemy sobie tu wstawić? Też nie możemy sobie wstawić, tak? Tylko i wyłącznie do bazy. Bioreaktor. Też pewnie nie. No niestety. Zbiornik też nie. To są stricte rzeczy do bazy. Moduły wewnętrzne. Elegancka doniczka, no niestety. Możemy sobie porobić tego typu rzeczy. Zobaczcie. Tu jest fabrykator ulepszeń cyklopa. Kurde. Dobra. Tylko zobaczcie, że moduł głębokościowy WZ1 jest nieznany. Krystalicznej siarki nie mamy jeszcze niestety. Ulepszenie sonaru cyklopa. Skanuj obszar na zewnątrz cyklopa i wyświetl wyniki na mapie 3D. Ulepszenie wyrzutni wabików cyklopa. Posłuchajcie. Bo ja o czymś zapomniałem. My mamy coś takiego jak sterownia skanująca przecież. Mamy sterownię skanującą. Być może... To nam pokaże różne rzeczorki. Być może. Zobaczymy, czy jest to prawda. Sterownia skanująca. Tutaj niestety się nie wlicza. Nie dołącza się. Tu widzę, że też nie chce się zbytnio połączyć. Może trzeba zrobić najpierw to tak. Bo to nie chce się od razu snapować. Tu się snapujesz, tu się snapujesz, tak? Sterownia skanująca, czy ona się... Ona się nie chce wliczyć. To jest cholera mega dziwne. 2,8. I zobaczcie, i właśnie chodziło mi o ten dostęp do ekwipunku z całych 100 metrów. Możemy sobie to bez problemu teraz ogarniać. Możemy sobie też w ten sposób to robić. Może nawet zmienię tą bazę. Opa. Jak to wygląda? Co my tu możemy znaleźć? Mamy tu kamery nawet jakieś. Wow. Fragmenty stworzenia kwarca, set soli, bryła pyskowca, złom, złom stalkera, wraki. Fragment. Coś tu jest, tak? Ulepszenia sterowni skanującej. Fabrykator. Moduł zwiększenia zasięgu sterowni, moduł szybkości, dron z kamerą, chip wyświetlacza sterowni skanującej. Kamera? What? Wow! No. Powiem wam osobiście, że fajna sprawa. Tu jakieś fragmenty też. Trochę tego jest. Rozumiem, że tutaj możemy to zaparkować w jakiś sposób, tak? Dobra. Ciekawe. No coś nam tu pokazuje. Dobra. To może być naprawdę bardzo ciekawe. Myślę, że może być mega ciekawe, ale to i tak nie zmienia faktu, że... No, kochani, prawda jest taka, że my tą bazę raczej przeniesiemy.
Raczej przeniesiemy, dlatego ja zrobię oczywiście ten chip komputerowy jeszcze. Zrobimy sobie ten chip komputerowy, żeby to było. Miedziany przewód, możemy to zrobić. I w następnym odcinku, no, przeniesiemy tą bazę. Przeniesiemy tą bazę, bo ja... Tutaj już raczej nie znajdziemy po prostu żadnych innych schematów. Przynajmniej żadnych wartościowych schematów, które mogłyby nam pomóc w przeszukiwaniu i w zdobywaniu właśnie tego typu rzeczy. Chip wyświetlający, dobra. Energia tu siada, jak nie wiem. Energia całkowicie siada, dobra, mamy chip wyświetlania. O, i teraz nam pokazuje to ładnie. Zobaczmy jeszcze, tak na szybko widzę, że już muszę kończyć odcinek. Ale zobaczmy jeszcze, jakie to fragmenty znajdę. Być może te fragmenty będą jakieś do dupy, w sensie to, co już mamy. Czy na pewno będą te fragmenty tu z okolicy? Ale zobaczcie, że... To mega pomaga. Że ja wcześniej tego nie zrobiłem. No, palnik laserowy. No, ale widać, że naprawdę... No, jest to dosyć istotne. I zobaczcie, że te fragmenty się chyba nawet non-stop... Non-stop się skanują. Palnik laserowy, palnik. Ale tak jak powiedziałem, to jest zawsze tytan. Tytan, który... Mimo iż to nie jest jakiś tam, wiecie, surowiec, którego potrzebujemy. Ale tak jak będziemy robić teraz szafki, będziemy robić sobie zaraz pewnie jakieś jedzonko. Będziemy sobie robić pewnie jakieś dodatkowe krzaki, które będą nas żywić w tym wszystkim. To myślę, że naprawdę może być to prawie dosyć przydatne w tej chwili do budowy. Bo już teraz jak tylko przejadę... Seaglide. No i podpłynę tam i pewnie zakończymy odcinek, moi drodzy. Fajnie, naprawdę fajnie. O! Oto jeszcze wiadomość. Jeszcze wiadomość, kochani. Usłyszymy sobie razem wspólnie. Jeszcze jedną wiadomość. Zobaczcie, co to było. F-Seaglade, dobra. I kolejne fragmenty się tam pięknie pokazywały. No fajnie, fajnie, fajnie to działa naprawdę, tylko mówię, no to są schematy, które my tak naprawdę, których my już tu nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy, taka jest prawda. Już jak mamy cyklopa, naprawdę bez problemu możemy sobie poradzić dalej, myślę. Bez żadnego problemu. Więc myślę, że sobie w następnym odcinku to wszystko rozwalimy. Być może ja znów sobie zrobię jakiś odcinek dodatkowy, w którym sobie pewnie to będę wszystko dekonstruował, pakował bazę i po prostu... No, z pewnością jeszcze zrobię ładowarkę do ogniw, to jest pewne. I tyle. Dobra, radio. Lokacja sygnału przysłana do PDA. Kapsuła rynkowa 2, wspólne załączone. Znacznie przekroczyliśmy naszą bezpieczną głębokość i tracimy tlen. Będziemy musieli płynąć na powierzchnię, ale to 500 metrów linii prostej. Udamy się do miejsca spotkania i będziemy informować na bieżąco, bez odbioru. Czy my tu nie byliśmy, naprawdę? Chyba nie. Płcizna. Załoga zgłaszała uszkodzenie skutera Seaglide. Nie, no ja tu byłem chyba. Nie wiem. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Subnautica. No i ja się pewnie zaraz biorę za rozbrajanie tego wszystkiego. Wiemy już, jak to działa. Fajnie. No i pewnie bazę robimy sobie już tam przy naszym Reaper Lewiatanie. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!